Dzień dobry, Magdalena Cieślińska w dzisiejszych informacjach. Wystartował Wistula Folk Festival 2019, przebieg remontu na Płockiej Podolance, a na koniec zaproszenie do Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu. Rozpoczęła się kolejna edycja Wistula Folk Festival. Do Płocka przyjechały zespoły folklorystyczne z całego świata. Są przedstawiciele Polski, Argentyny, Bułgarii, Słowacji czy Ekwadoru. Mowa o festiwalu Wistula Folk Festival, którego kolejna, ósma edycja trwa właśnie w Płocku. To najbardziej kolorowe, wakacyjne wydarzenie. Rzeczywiście po raz kolejny w Płocku będzie radośnie, w Płocku będzie kolorowo i w Płocku będzie również tanecznie. Za sprawą nie tylko naszych zespołów folklorystycznych, dzieci Płocka, Wisła czy Mazowia, ale także za sprawą naszych gości z zagranicy. W tym roku to Ekwador, Słowacja, Argentyna, więc na pewno będzie co oglądać. Rozpoczęła się wyjątkowa folklorystyczna impreza, która przez kilka dni urzekać będzie Płoczan piękną choreografią i muzyką z całego świata. Jestem przekonany, że czeka mieszkańców Płocka wyjątkowa folklorystyczna uczta. Cztery zespoły i trzy nasze, czyli w sumie będzie prezentować się siedem zespołów: Ekwador, Słowacja, Bułgaria i Argentyna. Koncerty w ramach festiwalu odbywać się będą do niedzieli w kilku miejscach Płocka, m.in. w Parku Północnym na Płockich Podolszycach, na Starówce czy w Amfiteatrze. To tam w sobotę 24 sierpnia będzie miał miejsce koncert galowy. Festiwal zakończy zaś msza święta w niedzielę z uczestnikami zespołów w katedrze o godzinie 11.30, po której folklorystyczny chorowód przejdzie ulicami miasta na Stary Rynek. Kończy się remont Płockiej Podolanki. Basen już wkrótce zostanie oddany do użytku płoczanom. Zmieniło się praktycznie wszystko. Nowe szaty Płockiej Podolanki. Obiekt przeszedł kompleksową modernizację. Jest nowa niecka basenu, sprzęt i atrakcje dla dzieci. Odświeżona została także sauna. Kończy się modernizacja, zakończono prace remontowo-budowlane, zostały prace kosmetyczne oraz przyłączenie wody. Tak naprawdę wszystko idzie zgodnie z planem, cieszymy się, nie było żadnych problemów, a jak wiemy, planowane zakończenie inwestycji jest na koniec sierpnia. Zmian jest naprawdę dużo. Pojawią się m.in. specjalne leżaki jacuzzi, przebudowę przeszedł też brodzik dla najmłodszych płoczan. Będzie także nowy sposób dostania się do szatni. Zamiast kluczyków będą oczipowane opaski. Oprócz zastosowania nowej technologii nieckiej rekreacyjnej ze stali nierdzewnej wykonano szereg nowych atrakcji. To znaczy na przykład rwąca rzeka, beczka tworząca sztuczną falę. Otwarcie nowej, bardziej nowoczesnej Podolanki ma nastąpić jeszcze w sierpniu. W sobotę, 24 sierpnia, w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbędzie się Mazowiecki Dzień Integracji Osób Niepełnosprawnych. Dzień Integracji Osób Niepełnosprawnych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu to impreza, której celem jest integracja, pokonywanie barier i zwiększanie świadomości społecznej na temat potrzeb i problemów osób z niepełnosprawnościami. Z tej okazji skansen zostanie specjalnie przygotowany. W jaki sposób? W planie mamy przygotowanie ekspozycji naszej muzealnej, czyli chcemy udostępnić nasze obiekty w miarę możliwości oczywiście do różnych niepełnosprawności. Na pewno w części ekspozycji postaramy się przygotować podjazdy do wózków. Mamy również w swojej ofercie audioprzewodniki dla osób niesłyszących i niedosłyszących z osobą, która z przewodnikiem migającym. Na tym jednak nie koniec. Zaplanowano pokazy, konkursy, gry i zabawy. Finałem będzie zaś wspólne ognisko. Postaramy się również na ten dzień przygotować pokazy. Będziemy chcieli, aby odbywały się przynajmniej w większości, o ile to będzie możliwe, w zagrodach, może nie w obiektach, tak żeby jak najwięcej osób mogło te pokazy obejrzeć. Chodzi tutaj oczywiście o pokazy rzemiosła wiejskiego, rękodzieła, takich prac gospodarskich, tak żeby nasi goście mogli jak najwięcej zobaczyć. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12, wtedy startuje część artystyczna, a zakończy się wieczorem wspólną zabawą na dechach.
Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne wydanie informacji.